Cześć, jestem Perez, a to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi w domu. No, takie przyszły czasy, nie? Dobra, ale mniejsza z tym, teraz jesteśmy tu i teraz, żeby oglądać zegarki. I ten zegarek to jest właśnie... O, to jest szósty zegarek na moim kanale od Wratki. Muszę powiedzieć, że ze wszystkich tych zegarków, które do tej pory miałem okazję macać, ten zrobił na mnie najlepsze wrażenie. Tak, muszę powiedzieć, moim zdaniem, to pamiętajcie, to tylko moim zdaniem, to jest jeden z lepszych zegarków Wratki, jeśli chodzi o wykonanie i o design. Możecie się z tym nie zgadzać, ja biorę to pod uwagę, ja nikomu nie narzucam tego, tylko tak Was informuję, że moim zdaniem to jest najlepszy wratkowy zegarek. I już wszystkich tych, którzy chcą mi powiedzieć, ale pana frika, ale spoko, okej, rozumiem. Bardzo doskonale to rozumiem, ale mi osobiście ten zegarek najbardziej podpasował. Dobrze, ten zegarek to model, on się nazywa Klinger 1797. Wynika to z tego, że we Wrocławiu był niejaki właśnie pan Klinger, który był wynalazcą, konstruktorem i stworzył skafander do schodzenia pod wodę. W 1797 roku, z tego co dobrze pamiętam, zszedł do Odry i właśnie zaprezentował tłumowi, który tam się zebrał, że można pod wodą się poruszać. Tak, bo to, do tej pory były te dzwony, w których się schodziło i to poruszanie się pod wodą było takie, no, takie średnie. A tutaj miał taki właśnie dosyć solidny skafander, w którym mógł się poruszać, miał luźne ręce, można powiedzieć. No i właśnie też jak prezentował, to ściął drzewo, które było tam pod wodą i on je ściął, ono spadło i wszyscy uuu. No, powiem szczerze, że zrobiło to wrażenie. Ogólnie nie wiem, pan Klinger chyba nie jest jakimś takim straszliwie gdzieś tam zakorzenionym w tym nurkowaniu postacią. Ale jak sobie o nim poczytałem, to naprawdę, muszę powiedzieć, spoko. No wtedy też nie było za bardzo, z tego co ja się orientuję, jakiegoś kontaktu z tą osobą, która była pod wodą, a on sobie zamontował taką rurkę i tą rurką jeszcze tam do ludzi mówił, także wszyscy byli pod wrażeniem. Tak, dobra. To takim wielkim skrócie, jeszcze dla wszystkich, którzy chcieliby to sprawdzić. On się nazywał Karl Heinrich Klingert. Tak, dobra, no to teraz Wam pokażę ten zegarek, a jeszcze na koniec Wam powiem, ile on kosztuje. No i oto Wratka. Tak, to już jest chyba szósty zegarek od Wratisławii Konceptu na moim kanale. I to jest właśnie pierwszy diver, można powiedzieć, ze stajni Wratisławii Konceptu. Teraz widzicie nowe dane techniczne. Bardzo mi się podoba ten patent na wskazywanie właśnie tych danych technicznych. Mnie słyszycie, ja już tutaj siedzę sobie z zegarkiem, czekam, aż przelecą te dane techniczne. Jeśli za krótko one się wyświetlają, no to możecie sobie zapauzować. Zacznijmy od szkła, jak zwykle. W tym przypadku jest szkło szafirowe i jest ono wypukłe. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ono jest uwypuklone i to bardzo fajnie wygląda na tym zegarku. Co prawda ono powoduje tak, jakby ono odrobinę było powiększające. Właśnie przez tą wypukłość prawdopodobnie. I trochę optycznie mi się wydaje, że powiększa ten zegarek, no ale mniejsza z tym. Pod kątem natomiast, jak się patrzy, no to już przy takim kącie trochę to szkło się zagina. No ustalmy, że pod takim kątem to mało kto będzie sprawdzał godzinę, ale pojawia się to takie zakrzywienie. Od spodu jest nałożony antyrefleks, także tutaj widzicie lampę i chyba mimo wszystko da się odczytać godzinę. Tak, dalej mamy wskazówki, jak widzicie wskazówka tutaj jest tego samego koloru co ten okrąg dookoła i moim zdaniem, moim osobistym, to nie każdy musi się z tym zgadzać, to jest najfajniejsza wariacja kolorystyczna, przynajmniej mi osobiście się najbardziej podoba, są jeszcze trzy inne, chyba teraz Wam pokażę, jakie są jeszcze wariacje kolorystyczne, te zegarki są trochę limitowane, ale tak one właśnie się prezentują. Dobra, dalej mamy jeszcze sekundnik, który sobie cyka, dosięga prawie że do samego końca tej tarczy tutaj wewnętrznej. I minutnik również dochodzi prawie że do samego, no chyba dochodzi do samego końca tarczy, także widać, gdzie on wskazuje te sekundy. Tak, w zegarku jest umieszczona luma, to teraz może Wam ją pokażę, jak ona świeci. Ponieważ luma świeci nie tylko we wskazówkach, nie tylko w indeksach, ale też i w bezelu. Także teraz pewnie to widzicie. I świeci całkiem przyjemnie. Z tego co się orientuję, to jest chyba BGW9, ale mogę się mylić. 9 chyba odpowiada za kolor. No mniejsza z tym. Tak, co mamy dalej? Dalej mamy indeksy. Tak, indeksy są grubiutkie. Są grubiutkie, są nakładane, są wypełnione lumą i są zeszczotkowane.
W sensie, że nie mają takiego pełnego błysku. Są odrobinę zeszczotkowane, takie zmatowione. I spoko, to moim zdaniem jest naprawdę w porządku, ponieważ jak pewnie zauważycie, później będę mówił o bransolecie, ale bransoleta też jest cała zeszczotkowana, satynowana, także nie ma tutaj za wielu miejsc właśnie do relacji tych polerowań. Dobra, co mamy dalej? Dalej mamy coś, co moim zdaniem jest naprawdę fajne. Nie wiem, prawdopodobnie w ogóle nie wynika to z tego, co ja mówię na tym kanale, ale ja często narzekam na to logo tutaj umieszczone właśnie na to VC wratki pod godziną 12, ponieważ ono w moim postrzeganiu wygląda trochę jak takie, no, plastikowe. Ponieważ ono się tak mieni, ono jest takie trochę obłe, no, mi się ono osobiście nie podoba. A teraz coś się zmieniło. Może to nie jest jakaś dramatyczna zmiana, ale już moim zdaniem to trochę lepiej wygląda, przynajmniej na tym zegarku. Otóż logo wratki, które do tej pory właśnie było takie obłe i mieniące się plastikiem tak jakby, teraz zostało odrobinę starte z góry, co powoduje, że moim skromnym zdaniem trochę to nabiera zupełnie innego, nie wiem jak to powiedzieć, no ja inaczej to zaczynam odbierać, bardziej mi się podoba to. Także to jest tylko taka moja uwaga. Także mamy pod godziną 12 logo wratki, Bratislavia Conceptum. Nad godziną 6 mamy syrenę, tak, Mermaida i informację, że to jest naciąg automatyczny, 200 metrów wodoszczelności, tak, koronka jest zakręcana, dekiel również jest zakręcany i posiada ten zegarek 200 metrów wodoszczelności. Tutaj obok indeksu nad godzinie 6 mamy informację, że ten zegarek jest Design in Poland. Tak, co mamy dalej? Dalej mamy bezel. Bezel, no właśnie, to jest fajna sprawa. Oprócz tego, że bezel się kręci w jedną stronę, ma 120 kliknięć, klika, tak. Nie wiem, czy słyszeliście wszystko dobrze, ale klika ładnie. Ma ten bezel odrobinę pracy, jak widzicie. Ja tutaj teraz kliknęło i muszę go trochę cofnąć, ale już jak wskoczy, to raczej siedzi na miejscu. No, trochę pracy jest. Jak widzicie, on trochę wędruje w lewo, w prawo, ale co jest fajne, bo ja nie lubię, jak bezel pracuje, okej, spoko, ale indeksy i wszystkie nakładki, które tu się znajdują, są bardzo fajnie spasowane, w sensie, że są, no może teraz mi się nie uda tego tak pokazać, ponieważ w zależności od kąta, no to trochę inaczej będzie wyglądało, ale jak patrzyłem się na niego, to pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to czy te, dając taką ilość właśnie tutaj indeksów na bezelu, to czy te indeksy będą spasowane z indeksami, które są na tarczy, i są. I to mi się bardzo podoba, to jest bardzo fajna sprawa. Tu jest czarna wkładka bezela, aluminiowa, z tego co się orientuję, pokryta PVD i właśnie też jest umieszczona luma tutaj w bezelu. Bezel ma ten coin edge, nie wiem jak go tłumaczyć na polski, wykończony jak moneta, coin edge bezel to się nazywa. Tak, co mamy dalej? Dalej mamy tak, tutaj koronka zakręcana, jak już wspomniałem, sygnowana logiem Bratislavia Conceptum. Dekiel. Co mamy na deklu? Otóż na deklu mamy właśnie, no i tutaj jak sobie czytałem na jednym z forów, no to jest takie, są osoby, które twierdzą, że to jest infantylne nawiązanie właśnie do Karla Heinricha Klingerta i że no to tak średnio wygląda. Mi osobiście to się podoba. To nie musi być zawsze, jeśli mówimy o jakimś człowieku z 1700 któregoś roku, no to nie musi być turbo poważne, to nie musi być jakaś taka wierne nawiązanie i to musi być smutny zegarek. Otóż moim zdaniem przy tych kolorystykach tego zegarka taki grawer, który tu się znajduje, jest naprawdę fajny. No to co czytałem, no to też zarzucało się, że tu jest więcej tej syreny niż samego tego skafandra. To jest, można powiedzieć, bardzo poważna sprawa, jednakoż przy takim zegarku, no to to nie musi być aż tak poważny grawer. No ważne, moim zdaniem, mi się to bardzo podoba. Ja jeszcze nie wspomniałem, że tarcza, ta wewnętrzna część tarczy, ona posiada bardzo ładny szlif słoneczny. Nie wiem, czy mi się teraz, teraz może mi się to właśnie udaje pokazać, jak to światło
pracuje na tej tarczy. No, muszę powiedzieć, że to jest, tak jak wspomniałem, to jest szósty już zegarek odwrotki na moim kanale. I o tyle, o ile tamte projekty naprawdę były ciekawe, to były fajne zegarki, ten póki co uważam za najsolidniejszy, w sensie takim, że ten zegarek jest naprawdę kawał solidnego zegarka. Ta wariacja kolorystyczna jest limitowana do 80 sztuk. No i teraz mamy kolejną sprawę, czyli bransoleta. No bransoleta jest typu Jubilee, czyli jest właśnie tak, ma takie ogniwka. No i tam też czytałem na tym forum, ponieważ właśnie Wratislawia dosyć mocno kontaktuje się ze swoimi, można powiedzieć, miłośnikami, fanami i słucha ich. Co prawda tutaj za dużej wariacji nie było, jeśli chodzi o wpływ użytkowników potencjalnych przyszłych. Jedynie co wyczytałem, to właśnie była bransoleta i kolorystyczne wariacje. Ale bransoleta, moim zdaniem, jest naprawdę mega solidna. Jednakoż, no, zazwyczaj ta Jubilee, czyli te bransolety typu Jubilee, czyli właśnie mające te ogniwa, mają te środkowe ogniwa wypolerowane. Tutaj, jak zwróćcie uwagę, wszystko jest wyszczotkowane. Może tego nie widać w moim obiektywie, ale tu jest wszystko wyszczotkowane. Ogniwa, które się znajdują między uszami, są pełne, czyli to są pełne kawałki metalu. Jeszcze jedna ważna sprawa. Jest niesamowicie dobrze spasowane. Tu w ogóle nie ma żadnej pracy między uszami, także to jest naprawdę klawa sprawa. No i teraz tak, jak bransoleta jest cała wyszczotkowana, wysatynowana i uszy od góry są wyszczotkowane, żeby pasowało właśnie to do tego zegarka, znaczy bransoleta do koperty. Jedyne momenty, gdzie w tym zegarku są właśnie polerki, to jak się przyjrzycie, tutaj dookoła na bezelu jest polerka i z boku koperty. Koperta z boku jest wypolerowana, bardzo ładnie jest wypolerowana, co prawda szybciutko to łapie odciski palców, jednakże no, taki to jest urok polerek w zegarkach i moim zdaniem naprawdę jest klawo. Dobrze, to są pełne ogniwa właśnie w tej bransolecie, one są naprawdę bardzo fajne, tu jest bardzo potężne, można powiedzieć, zapięcie, ponieważ bransoleta nie zwęża się jakoś straszliwie do tego zapięcia. Między uszami jest 22 mm, ona schodzi do 20 mm i dzięki temu, albo przez to, właśnie to zapięcie jest takie duże. Jak widzicie, tutaj jeszcze jest bardzo solidna, moim zdaniem, grawerka wratki. I zapięcie wygląda tak, że się najpierw odbezpiecza to, mamy dwa guziki i zwalniamy. No i tutaj mamy właśnie też, co jest bardzo fajne moim zdaniem, coraz częściej to się pojawia, właśnie to zapięcie jest z grubego kawałku metalu, a już nie z takiej blaszki. Tu jeszcze mamy parę mikroregulacji, gdzie możemy sobie dopasować już po zwężeniu bransolety. Możemy jeszcze te parę milimetrów sobie tutaj potańczyć na tym zapięciu. To zapięcie tutaj z boki ma wypolerowane, reszta jest szczotkowana. Znaczy góra jest szczotkowana, to jest polerka i boczek jeszcze też jest wyszczotkowany. Jedno co zauważyłem, i zauważyłem to jeszcze w jednym właśnie takim zegarku, no to o tyle, o ile bransoleta naprawdę uważam, że jest nie dość, że bardzo wygodna, jest fajna, to jest kawał solidnej bransolety, to jest taki myk tutaj, nie wiem czy to będzie widać, wykończenie tej bransolety troszeczkę wydaje mi się, że tutaj trochę siadło. No, jak szukać rzeczy, do których można się przyczepić, no to to jest, wydaje mi się, w przypadku bransolety jedyna rzecz. Tutaj jest takie, no, trochę niedociągnięcie, jeśli chodzi o właśnie to szczotkowanie. No, ale to jest, można powiedzieć, pierdoła, to samemu można sobie trochę dopolerować. Tak, no tak jak wspomniałem, a nie wspomniałem jeszcze coś, co cyka w środku, to jest zegarek o naciągu automatycznym i w środku mamy Miotę 9015, która posiada właśnie ręczne dokręcenie, stop sekundę, no i to jest kawał solidnego mechanizmu. Tak,
To zaraz Wam jeszcze pokażę, jak ten zegarek się prezentuje na moim nadgarstku, a teraz jeszcze powiem plusy i minusy. Otóż bardzo dużym plusem moim zdaniem jest właśnie ta kolorystyka i to dobranie kolorów. Rzadko spotyka się właśnie taki miętowy, morski, nie wiem jak nazwać ten kolor, ale bardzo ładnie to się prezentuje, właśnie ta kolorystyka. Jakość wykonania jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ten zegarek jak się trzyma w ręku, to naprawdę czuć ciężar i czuć jakość tego zegarka. Otóż naprawdę muszę przyznać, że jak tylko przyszedł do mnie, znaczy tak, jak tylko widziałem ten zegarek, zobaczyłem w internecie po raz pierwszy, to bardzo mi się właśnie ta wersja kolorystyczna spodobała i ogólnie ten zegarek mi się bardzo spodobał. Także muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem teraz, jak już go mam w ręce, że no nie zawiodłem się, naprawdę nie zawiodłem się i za tym, że jest ładny i podoba mi się ten zegarek, idzie właśnie ta solidna jakość, także brawo dla Bratki, w tym przypadku naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Także jeśli chodzi o plusy, to właśnie sam design, szafirowe szkło, bransoleta, zapięcie, no ogólnie jestem pod dużym wrażeniem, jeśli chodzi o jakość wykończenia tego zegarka i naprawdę jeśli miałbym polecać polskiego divera, to na obecną chwilę z racji właśnie tego, jak on się prezentuje, to jest właśnie ten. Jeśli chodzi o minusy, no nie jestem fanem właśnie jak się zagina to światło na tym szkiełku, to można powiedzieć, że może też niektóre osoby denerwować. No wykończenie tej bransolety tutaj, no to trochę jest takie nie halo, no w sensie to jest coś, co się dosyć mocno rzuca w oczy i to powinno być w miarę szybko wychwycone, a jednakoż o, jest taka buba. Co jeszcze? No i za bardzo nie mam. No bardzo mi się podoba, że to logo Wratki zostało właśnie tak przetarte, zmatowione, że już nie ma tego właśnie takiego plastikowego poblasku. I jeszcze trochę bym dorzucił do minusów, ale to też może wynikać teraz z mojego tego, co mam w głowie. No chodzi mi o to, że ja jeszcze teraz chodzę sobie, bo dostałem kolejny zegarek od Zelosa do recenzji i on ma 38 mm wielkości. I nosiłem go na zmianę z tym, co też powoduje, że no, przy przejściu właśnie z 38, z 39 mm na 42, to jest, on jest duży. To trzeba pamiętać. Zerknijcie jeszcze raz, jaki on ma tutaj średnicę. Co prawda ja zmierzyłem ten zegarek właśnie tutaj z bezelem, on trochę ten bezel wystaje poza kopertę, ale no tak naprawdę jak się patrzymy, to widzimy ten bezel, także wielkość bezela, no on jest dosyć duży, to trzeba mieć na uwadze. Są dosyć długie uszy, one odrobinkę niby schodzą do dołu, ale no to jest, trzeba przyznać, że to dosyć duży zegarek. No i ta jego wielkość troszeczkę może też niektórym przeszkadzać. Także tak. $2180. Tak, on kosztuje 2180 zł. I muszę powiedzieć, że naprawdę jak na ten przedział cenowy, to by się zgadzało. To by się zgadzało i naprawdę ja jestem pod naprawdę dobrym wrażeniem tego zegarka. Od razu Wam mówię, jeśli byście chcieli go kupić tylko i wyłącznie, bazując na tym, co ja mówię, no to nie, to tak nie powinno wyglądać. Jeszcze pójdźcie gdzieś go macnąć. Są w sklepach chyba te zegarki. Ale no, moim zdaniem ten zegarek naprawdę jest klawy, jeśli chodzi o relację ceny do jakości, jest spoko. No może nie tak jak Seiko, no bo Seiko trochę te ceny ma niższe, na przykład SKX-ik, ale jest naprawdę w porze. Mi się osobiście bardzo ten zegarek spodobał. No i tak, dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Teraz tak właśnie widzę, że taka fajna kolorystyka mi się zrobiła, trochę taki ciemniejszy klimacik. Mam nadzieję, że też Wam się podoba. No i cóż, w następnym tygodniu już mam trochę zegarków, które czekają. Mam nadzieję, że uda mi się taki jeden bardzo ciekawy materiał zrobić.
Nie wiem, jak to wyjdzie, bo to wyjść może różnie, ale w planach jest naprawdę bardzo ciekawy materiał. I cóż, no i widzimy się za tydzień tak naprawdę. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi u Was. U mnie póki co odpukać, wszystko jest ok. I cóż, no i tyle tak naprawdę. Serdecznie zachęcam wszystkich do dołączenia do grupy na Facebooku Czasocholicy, do wejścia na portal Zegarki i Pasja. Właśnie wyszedł nowy zipek, także możecie już go dostać w różnych salonach. Jeszcze pewnie zrobię o nim taki materiał środkowo-tygodniowy. No i cóż, i tyle. I tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie. Bądźcie pozdrowieni. Dashboard.